Syberia. Przez wiele lat ten wielki, przepastny, praktycznie centralny obszar Rosji wydawał mi się fascynujący. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem, bardzo chciałem się tam wybrać i zwiedzić to miejsce. Byłem zdeterminowany do tego stopnia, że nawet historia o zesłaniach, łagrach, Katyniu czy innych sowieckich zbrodniach nie zdołała mnie zniechęcić. Jednak było coś, na co nie byłem do końca przygotowany. Gdy tylko skończyłem 18 lat, wyprowadziłem się z mojego ówczesnego mieszkania w Kowrowie, które było już dla mnie za małe, nie tylko ze względu na zaopatrzenie, ale również z powodów biologicznych. A mianowicie mam 207 cm wzrostu. Miałem już dość ciągłego rozbijania sobie głowy o futrynę. Miałem talent do komponowania prostej muzyki, ale dla każdego coś dobrego. Moja muzyka była na tyle dobra, że ludzie wysłali mi hojne podarunki pieniężne, niektóre wynoszące nawet $1000 w rublach, pomimo że były bezpłatne. Dla bezpieczeństwa wszystko przelewałem na kartę kredytową, której nigdy na szczęście nie zgubiłem. Kiedy już zebrałem odpowiednio dużą ilość pieniędzy, spakowałem się w swojego jeepa, zabrałem sprzęt do nagrywania, aby uwiecznić moją podróż, ogarnąłem prowiant i wyruszyłem w kierunku Krasnojarska. To miało być około 3917 km drogi na wschód, przez śnieg i zawieruchę. Na początku wszystko było ok, poza oczywiście zawrotnie spadającą temperaturą powietrza, na którą się na szczęście przygotowałem psychicznie i fizycznie. Na ostatnim kilometrze drogi zdarzyło się jednak coś dziwnego. Zanim zdążyłem przejechać obok znaku drogowego z nazwą miejscowości Krasnojarsk, coś dużego i ciężkiego uderzyło z lewej strony w mojego jeepa. Sądząc po dźwięku, jaki wydało to coś, to musiał być wielki sopel o długości około 2 metrów. Z przerażeniem zauważyłem, że mój wóz zsuwał się ze stromej, ośnieżonej ścieżki. Próbowałem z całej siły wrócić na drogę, ale niestety ciężar okazał się silniejszy. Zanim się obejrzałem, mój samochód zakoziołkował kilkanaście razy i na koniec zdachował na śniegu. Przed dachowaniem wypadłem z auta i wylądowałem około 7 metrów dalej. Chyba tylko dzięki szczęściu, bo do Boga mi za daleko, zdołałem uratować wszystko oprócz samochodu, który niestety uległ zniszczeniu i spaleniu zarazem. Ocalone rzeczy zapakowałem do dużego plecaka górskiego. Czyli jednak idziemy z buta, powiedziałem do siebie uspokajającym, wręcz komedyjnym tonem, aby poprawić sobie nastrój. Było mi zimno, więc musiałem ubrać na siebie więcej warstw. Wyjąłem termometr z plecaka, aby sprawdzić temperaturę. Minus 50 stopni Celsjusza. Moja reakcja? Ile kurwa? Ale z drugiej strony jestem w sercu Syberii, więc tutaj takie temperatury to zapewne standard. Uświadomiłem sobie, że jeżeli nie zacznę się ruszać, zeżre mnie zmarzlina. Nagle w oddali zauważyłem niewyraźne, nieruchome, prostokątne kształty. Pierwsza myśl, wiadomo, budynki. A gdzie budynki, tam musi być cywilizacja, prawda? No niestety nie zawsze, jak się okazało w moim przypadku. Ani żywej duszy. Śnieg na szczęście zdążył się już dawno uspokoić, więc mogłem zwiedzać okolice bez pośpiechu. Moja kamera, którą włączyłem około 30 minut przed wypadkiem, nadal nagrywała wszystko, co widziałem i przeżyłem, dzieląc to na odcinki o jednakowej długości 10 minut, więc nic nie poszło w zapomnienie. Poszedłem dalej. Plecak ważył z 10 kg i strasznie ograniczał moją mobilność, więc musiałem powstrzymać się od biegania, gdyż za szybko bym się zmęczył lub, co najgorsze, zmarł z wycieńczenia. Po około 3 minutach marszu dotarłem do mocno oblodzonego znaku drogowego, na którym był lekko niewyraźny napis w języku rosyjskim. A więc dotarłem do Gradiewu, bądź jakkolwiek się to wymawia. Miałem już iść dalej, kiedy zauważyłem jakiś płaski przedmiot uwięziony w lodzie. Wyglądał jak zdjęcie, ale przez lód nie mogłem dostrzec żadnych szczegółów.
Wyjąłem więc młotek z plecaka i usiłowałem rozkruszyć lód jego ostrym końcem. Po około 30 sekundach udało mi się to na tyle, że mogłem swobodnie wysunąć przedmiot bez ryzyka uszkadzania go. Było to zdjęcie średniej jakości, przedstawiające martwego człowieka, który został przebity przez gigantyczny sopel lodu. Nie ukrywam, trochę mnie to przeraziło, ponieważ jeszcze kilka minut temu doświadczyłem podobnego zdarzenia, z tą jednak różnicą, że uszedłem z życiem. Na odwrocie zdjęcia był kod QR. Chciałem się dowiedzieć, jak się stąd wydostać, więc korzystając ze swojej komórki, zeskanowałem kod z nadzieją, że jakoś mi to pomoże. Moim oczom ukazała się zaprogramowana mapa, która dokądś prowadziła. W pobliżu nie było zasięgu, więc uznałem, że sam nigdzie nie pójdę. Zacząłem podążać za nawigacją. Po około 10 minutach marszu znalazłem się pod jakimś dachem, który po chwili okazał się mostem. Pod mostem było sporo wraków samochodowych. W centrum tunelu leżała półzamarznięta, półzardzewiała, pusta przyczepa od tira. Jednak wokół niej dostrzegłem ledwo widoczny pulsujący ruch. Kiedy próbowałem dotknąć to ręką, temperatura mojego ciała zaczęła powoli, lecz sukcesywnie spadać, a skóra zaczęła szczypać i schodzić. Ała, kurwa! Zaklnąłem soczyście z bólu, odskakując jak kopnięty prądem. Anomalia pogodowa. Nazwę to zmarźlak, pomyślałem. Na szczęście to coś było stacjonarne i nie poruszało się w moją stronę. Najgorszy był jednak fakt, że było tego więcej. Zmarźlaki były słabo widoczne, bo w ruchu nie dało rady dostrzec pulsującego powietrza, przez co trudno było nich uniknąć, więc niechcący wpadłem w niektóre z nich. Kiedy wyszedłem spod mostu, moim oczom ukazały się bloki mieszkalne. Jednak coś było z nimi nie tak. Brakowało im drzwi, szyb, a być może że i nawet ogrzewania. Byłem tu praktycznie sam, co zdaniem wielu jest bardziej przerażające niż świadomość bycia obserwowanym przez kogoś lub coś. Śnieg zwolnił, ale padał nieustannie, przez co bałem się, że mnie zasypie. Niebo wydawało się być pożarte przez grube, ciemne, burzowe chmury. Jedynym dźwiękiem, jaki towarzyszył temu miejscu, był złowróżbny, szepczący zimowy wiatr. Drzewa, mimo tego, że się delikatnie kołysały, nie wydawały żadnych słyszalnych dla człowieka dźwięków. Nie potrafię wprost uzasadnić dlaczego, ale miałem nadzieję usłyszeć odgłos dzwoniących o siebie sopli lodu. Być może dlatego, że odgłos ten do złudzenia przypominał świąteczne dzwonki. Ale nic z tego. Kiedy całkowicie wyszedłem z tunelu, zauważyłem przed sobą ogrodzenie z drutu kolczastego, rozpostarte między dwoma blokami i zastawione betonowymi murkami, blokujące całkowicie ulicę na wprost. Przestraszyłem się i zacząłem uciekać. Chciałem uciekać, lecz kiedy próbowałem wrócić do tunelu, zderzyłem się z półwidzialną, niemal spektralną, jasno-niebieską barierą, która nie pozwoliła mi przejść. Kurwa, kolejna anomalia! Zakląłem w duchu. Czyli teraz muszę stąd uciec, pomyślałem, po czym wróciłem na powierzchnię i zacząłem szukać schronienia przed zimnem, gdyż zaczynało się ściemniać. Nagle usłyszałem głośny alarm przypominający syrenę ostrzegawczą. Nie zastanawiając się dłużej, pobiegłem do najbliższego budynku. Po krótkiej walce z grawitacją na oblodzonej ulicy udało mi się doślizgnąć do wejścia. Wbiegłem po schodach na najwyższe, 9. piętro i czekałem, co się stanie. Na zewnątrz zerwał się silny wiatr oraz zaczęło mocniej śnieżyć. Pojawiły się też krupy śnieżne, ziarna lodowe, grat, a nawet burza i co najgorsze, pioruny kuliste. Jako dziecko bardzo bałem się piorunów kulistych, gdyż utożsamiałem je sobie z kulami ognia bądź ogromnym meteorytem, który zakończył erę dinozaurów. Najgorsze było to, że trochę śniegu wleciało przez okno do mojej kryjówki. Dlaczego? Bo śnieg zawiera wodę, a woda przewodzi prąd. Jeden z piorunów kulistych wleciał do okna bloku, w którym się ukrywałem. Trafił w śnieg i sprawił, że ten naelektryzował się, rozświetlając wnętrze budynku. Nagle zobaczyłem coś przerażającego na podłodze.
Był to złowieszczy, zwęglony napis w języku rosyjskim, który brzmiał: Uciekaj, Douglas! Teraz byłem poważnie wystraszony. Skąd ktokolwiek w tym miejscu wiedział, jak mam na imię? Nie należę do ludzi bogobojnych, ale święcie wierzyłem w to, że poza mną nikogo tu nie ma. Na początku chciałem dostać się do Krasnojarska, ale teraz chciałem jak najprędzej wracać do domu, do Kowrowa, a przede wszystkim do ciepła i bezpieczeństwa. W Gradiewie panowało zimno, strach, samotność i poczucie bycia prześladowanym przez kogoś lub coś. Kiedy tak siedziałem, bo trudno jest się skulić, mając 2,7 metra wzrostu, dotarło do mnie, że burza śnieżna się skończyła. Wszystko się uspokoiło. Dla zachowania bezpieczeństwa wyjrzałem kontrolnie przez okno, zanim wyszedłem na zewnątrz. Okej, nikogo nie było. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, zauważyłem, że moja kamera przestała nagrywać. Po pierwsze, bateria się wyczerpała, a po drugie, karta pamięci była pełna. Miała 64 GB pojemności, z czego około 40 było praktycznie zapełnione nagraniami z samochodu. Po krótkiej wymianie karty i baterii na nowe, zakręciłem w lewo, na dalszą część jezdni. O ile można by to było nazwać jezdnią, bo przez grube zlodowacenie terenu trudno byłoby nad tym czymkolwiek jeździć, o chodzeniu nawet nie wspominając. Oczywiście nagrywałem dalej. Bieganie skończyłoby się dla mnie bolesną kontuzją, która w syberyjskich warunkach gwarantuje śmierć przez odmrożenie oraz wycieńczenie. Postanowiłem więc się czołgać. Na początku było to nawet zabawne, bo poruszałem się prawie jak krokodyl, ale wszechobecny mróz przypominał, że nie ma czasu na dziecinne wygłupy. Moje zmęczone, wychudłe od mrozu ciało po chwili było jak więzienie, z którego moja dusza bezskutecznie próbowała uciec. Nagle wszedłem na minę przeciwpiechotną, a przynajmniej tak mi się wydawało. Jakaś niewidzialna siła wyrzuciła mnie na około 10 metrów w górę, po czym spadłem kilka metrów dalej i zerałem w ziemię, krusząc pod sobą lód i chuj wie, czy przypadkiem nie kręgosłup, bo poczułem łamiący ból w plecach przy akompaniamencie chrupnięć i trzasków, podobnych do odgłosów strzelających kości. Na szczęście mogłem chodzić, ale o bieganiu nie było mowy z powodu bólu kręgosłupa. Przyjrzałem się uważnie miejscu, w którym zostałem wystrzelony. Zauważyłem znajome, falujące powietrze, a w środku pulsujące, słabe, jasno-niebieskawe światło. Nazwałem to coś zimofikowanym polem minowym, ponieważ nie była to pojedyncza anomalia, lecz ich skupisko, oraz też dlatego, że były związane z zimą. Rozmieszczenie tych anomalii było naturalne, to znaczy całkowicie losowe, lecz dość gęste, więc ciężko było je ominąć. Na szczęście udało mi się przez nie przejść za drugim razem, nie odnosząc żadnych poważniejszych obrażeń. Zanim się zorientowałem, przeszedłem przez most, który widziałem na początku. Kiedy już się o tym dowiedziałem, pomyślałem sobie: to chyba końcówka drogi. Może uda mi się stąd w końcu wydostać. Zauważyłem zakręt w lewo, więc udałem się tam. Tam musi być wyjście. Pomyślałem zrezygnowany, trzęsąc się z bólu i zimna. Moim oczom ukazała się prosta droga, a na jej końcu ktoś stojący do mnie tyłem. Poczułem się niekomfortowo, kiedy to zobaczyłem. Miałem jakieś dziwne, nieprzyjemne wrażenie, czy to jakiś nasłany na mnie zabójca, który tylko czeka na mój fałszywy ruch, aby mnie zlokalizować i zabić. Nie słyszał mnie, więc postanowiłem zobaczyć go z bezpiecznej odległości. Nagle pękł mi lód pod nogami. Ze strachem w oczach dostrzegłem, że odwrócił się w moją stronę. Kurwa, zauważył mnie! Muszę wiać! Krzyczałem w myślach. Zeskoczyłem z mostu wprost do wyjścia i na szczęście na moście spektralna bariera nie istniała, o czym mój prześladowca nie wiedział, przez co rozbił się na barierze pod mostem, gdzie znajdowało się znajome zbiorowisko zmarzlaków, którą teraz nazywałem podziemną burzą śnieżną. W pośpiechu wyciągnąłem telefon i szukałem zasięgu. No dalej, dalej, błagam! Jest! Jest nadzieja! Wykrzyczałem z rozpaczliwą ulgą, gdy zobaczyłem dwie małe kreski zasięgu.
Prędko wybrałem numer do GoPro, chcąc, żeby mnie stąd jak najprędzej zabrali. Odebrali. Jedyne jednak, co zdążyłem powiedzieć, to jestem niedaleko Krasnojarska. Ktoś mnie goni. Wyślę wam współrzędne. Przylećcie szybko. Urwałem nagle, gdyż dostałem solidnego strzała w plecy. Nie mam bladego pojęcia, czym dostałem, ale mogę powiedzieć jedno. Śnieżka to kurwa nie była. Tak czy inaczej, film się urwał. Nie pamiętam, ile czasu byłem nieprzytomny. Wiem tylko, że obudziłem się w helikopterze. Byłem na noszach i pomocnej narkozie, jak później powiedzieli mi lekarze. Zdiagnozowano u mnie drugi stopień odmrożenia, otępienie, łagodny uraz kręgosłupa oraz, co najciekawsze, a zarazem najdziwniejsze, wstrząs mózgu. Leżałem w szpitalu chyba z 3 miesiące, aż w końcu wyzdrowiałem. Obsługa szpitala posunęła się dalej niż się spodziewałem z moją opieką, ponieważ wynajęła dla mnie taksówkę powrotną do Kowrowa bez przesiadek, za co nie wzięli ode mnie nawet pieniędzy. Później okazało się, że byli wielbicielami mojej muzyki, ale to szczegół. Około połowę czasu w szpitalu spędziłem na oglądaniu nagrań z kamerki sportowej. Było tam jedno szczególne nagranie, które mnie dokumentnie przeraziło. Nie pamiętam, żebym je kiedykolwiek zarejestrował, będąc w Gradiewie. Na tym nagraniu widać było postać, która mnie goniła. Co w tym dziwnego? Taka sama postać widniała na zdjęciu z kodem QR, które było uwięzione w lodzie.